Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas. Teraz będziemy być może się spotykać znowu co tydzień, żeby sobie podyskutować o różnych książkach. Ja chciałem dzisiaj przypomnieć książki, które są od dłuższego już czasu w naszej ofercie. Jest ich coraz mniej, ponieważ ja intensywnie bardzo o nich piszę. Dlatego, że są to książki traktujące o sprawach mało znanych albo tak zawikłanych, że wszyscy od tej tematyki po prostu się odklejają i nawet nie próbują jej ruszyć, bo nie wiedzą, co powiedzieć, tak? Bo nie ma tutaj żadnych kulturowych kalek, którym można by się było ekscytować, tak? Nie ma tu żadnych wyrazistych bardzo tropów i stron, za którymi można by się było opowiedzieć. Tutaj, proszę Państwa, mam książkę biskupa Jana Kopca, biskupa gliwickiego obecnie, która się nazywa Między Altranstadtem a Połtawą, stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709. Ja już o tej książce mówiłem, ale ponieważ to jest taki moment, kiedy w Polsce i jej bezpośrednich okolicach pojawia się taka ilość niezwykłych, ponurych i groźnych postaci, że no, nie sposób tego zostawić, tak? I taka ilość charakterów, które pozostawiły po sobie ślad w dziejach i nie tylko pisanych, nie tylko w książkach, ale także materialny ślad, że no, trudno przejść obok tego obojętnie. Jednocześnie jest to ten moment w polityce, kiedy państwo chyli się ku upadkowi, a jednak nie upada, ten moment, kiedy grają tutaj potężne bardzo siły, Polska nie wplątana w wojnę, staje się ofiarą tej wojny, a oprócz tego jeszcze mamy tutaj, no, mamy trzecią wojnę północną, która tak naprawdę była wojną światową, z czego my sobie nie zdajemy sprawy. Była to wojna światowa prowadzona teoretycznie przez Szwedów, Rosjan, w Europie Środkowej. Tak naprawdę była to wojna prowadzona przez, a no jeszcze przez Turcję, tak? Prowadzona przez bankierów z Londynu, dwór paryski i Bóg je i Holendrów. Bóg jeden wie jeszcze kogo. Rękami ludzi, którzy zamieszkiwali właśnie Pomorze, Wielkopolskę, Litwę, dzisiejszą Polskę, tak zwaną rdzenną, no i Ukrainę. Był to niesłychany zupełnie konglomerat sił politycznych, jawnych, tajnych, widocznych, troszkę rozmazanych, całkowicie niewidocznych. I na tym tle, proszę Państwa, funkcjonował Kościół. Jak funkcjonował, no to jest ciekawe. Dlatego, że ja póki co, pisząc bardzo dużo o tej książce, wspomniałem jedną postać jednego hierarchy, czyli prymasa Michała Radziejowskiego, syna sławnego zdrajcy, Hieronima Radziejowskiego. Proszę Państwa, no, prymas Radziejowski, piękny złoty nagrobek w kościele Świętego Krzyża. W kościele Świętego Krzyża w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, radzę Państwu obejrzeć. Człowiek, który, no może powiedzenie o księdzu prymasie z piekła rodem, to jest pewne nadużycie. Natomiast no, był to człowiek, który rozumiał się na pieniądzach, rozumiał się na zaszczytach politycznych i doskonale wyczuwał koniunktury. To mu przez całe życie bardzo pomagało. Aczkolwiek był przez swoich współczesnych traktowany no, z dużą rezerwą, z opisów, z tych wszystkich kontrfaktów, które zostały po księdzu prymasie, wyłania się taki obraz człowieka, łagodnie rzecz ujmując, nieznośnego. Nieznośnego, bardzo pewnego siebie, bardzo przebiegłego, który dla własnej osobistej korzyści jest w stanie zrobić rzeczy absolutnie okropne, wśród których krzywoprzysięstwo i łapówkarstwo to są sprawy najmniej może bulwersujące. Proszę Państwa, takich postaci, ta epoka, ten moment dziejowy, lata 1706-1709 i wcześniej i później jest po prostu pełen. Te rajtarskie buty, które tu widzimy, z jednej strony, a z drugiej koronę Królestwa Polskiego, to są rajtarskie buty szwedzkie, a koronę pozostawił August II. August II Sas, który został zmuszony traktatem altranstadtskim do abdykacji, rezygnacji z korony polskiej.
Mimo tego, że człowiek ten, elektor Saksonii, najważniejsza w zasadzie postać w Niemczech, która korzystając z toczącej się na zachodzie Europy wojny o sukcesję hiszpańską, bardzo krwawej, długotrwałej wojny prowadzonej przez Francuzów przeciwko w zasadzie wszystkim, korzystając z tej okoliczności, że Austriacy, że Habsburgowie patrzyli w drugą stronę, to znaczy usiłowali utrzymać swoje wpływy w Hiszpanii, August II, król polski, elektor saksoński, postanowił zostać cesarzem. Cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i uzyskał w tej kwestii poparcie Stolicy Apostolskiej. Dlatego, że papież, jak zwykle w warstwie politycznej, jest skazany na wybór między Niemcem a Francuzem. Tak, tak się dzieje od właściwie zawsze, od momentu, kiedy te dwa byty polityczne zaczęły funkcjonować i działać intensywnie na arenie międzynarodowej, europejskiej, światowej. Więc jeżeli pojawia się siła trzecia, która dysponuje jakimiś aktywami, no to Ojciec Święty i kardynałowie w Rzymie muszą te propozycje rozważyć. Po prostu muszą, bo taka jest polityka. Można się oczywiście łudzić, że nie muszą, albo że mają jakieś inne wyjście. Przepraszam bardzo, jakie? Sojusz z sułtanem. Więc jeżeli pojawia się opcja trzecia, tak, czyli elektor saksoński i król polski, tak? I król polski, człowiek, który dysponuje nieprzebranym bogactwem swojej przyrodzonej domeny, tak, którą odziedziczył, czyli elektoratu saskiego z Dreznem i fabrykami porcelany w Miśni, wzmocniony do tego całą przemysłową, ja tutaj nie szydzę, przemysłową i rolniczą potęgą Rzeczpospolitej, to jest oferta. To jest oferta i Ojciec Święty musi tę ofertę brać pod uwagę. Ja, proszę Państwa, nie będę zdradzał, dlaczego, chociaż troszkę, dlaczego tak się stało, że August II, mimo tego wszystkiego, mimo tego, że obiecał, bo to był protestant przecież, obiecał konwertować na katolicyzm, nie utrzymał się na tronie. No, przyczyna główna jest taka, że jego przeciwnikiem, kolejną postacią z szeregu upiorów z epoki, był Karol XII Wittelsbach, król Szwecji. Paweł Jasienica, który kiedyś bardzo podobał mi się jego styl i jego pisanie, dzisiaj już trochę mniej, bo się trochę postarzałem, napisał, że był to człowiek, który potrafił tylko jedną rzecz, dowodzić w polu. No nie jest to prawda. Karol XII, król Szwecji, oczywiście potrafił dowodzić w polu, natomiast był to człowiek, który nie miał żadnych kłopotów z podejmowaniem decyzji. Ja bym sobie życzył nie mieć żadnych kłopotów z podejmowaniem, ja i tak mam małe kłopoty z podejmowaniem decyzji, ale wszystkim Państwu doradzam taki kierunek myślenia. Jak najmniej kłopotów z podejmowaniem decyzji. To się materializowało w królu Szwecji, Karolu XII, który stanął naprzeciwko króla i elektora saskiego, króla Polski, elektora saskiego Augusta II i wykreował swojego człowieka jako kandydata na tron Polski, czyli Stanisława Leszczyńskiego, tak? Stanisława Leszczyńskiego. Wyjaśnione tu mamy, dlaczego Jakub Sobieski nie został tą szwedzką kreaturą, dlaczego on, chociaż wydawałoby się, że to jest naturalna kolej rzeczy, nie objął tronu polskiego jakby z tej inspiracji szwedzko-francuskiej. Musimy zawsze pamiętać, Szwedzi to jest zbrojne ramię polityki paryskiej w Europie Środkowej. Oraz jakiejś innej, bo to wiadomo, że są polityka to konglomeraty. Jeżeli ktoś podejdzie z tyłu z workiem pieniędzy, to jeden czy drugi generał, jeden czy drugi minister się nie powstrzyma, nie ma w ogóle szans. Ale w tej warstwie deklaratywnej, najważniejszej, Szwedzi działający w Europie Środkowej reprezentują interesy Paryża. Interesy Paryża, czyli także interesy sułtana, ponieważ to jest taki trójkąt. Sztokholm, Paryż, Stambuł, który próbuje rozgrywać to, co jest pomiędzy... To, co jest w środku tego trójkąta, jak sobie narysujemy na mapie Europy taki trójkąt, wyjdzie nam coś w środku, czyli Rzesza Polska, kawałek Ukrainy i Kurlandia i obrzeża. Tak? I to jest przedmiotem zainteresowania tych trzech mocarstw. Są inne mocarstwa, które też się interesują tym obszarem i z tego robi się wojna, która oficjalnie wygląda jak wojna Szwecji z Rosją albo Turcji z Rosją. W rzeczywistości jest to wojna zupełnie innego charakteru i zupełnie inni ludzie nią kierują. Proszę Państwa, Karol XII
dysponował nie tylko bardzo dynamicznym charakterem, nie tylko świetnie jeździł konno, nie tylko znał się na wojaczce, ale potrafił podejmować słuszne bardzo decyzje. Przeważnie, bo nikt nie ma monopolu na podejmowanie słusznych decyzji. No i dysponował armią, która była chyba najlepiej wyszkoloną i najbardziej zdeterminowaną bandą złodziei, jaka się snuła, bo tak to trzeba ująć, zawodowych morderców, jaka się snuła wówczas po Europie. Tak? Nikt temu nie potrafił dorównać. Nikt nie potrafił poradzić sobie ze szwedzką armią, która przeważnie występowała w niewielkiej liczbie. Rosjanie zawsze mieli przewagę nad Szwedami, stając przed nimi na polu bitwy i zawsze przegrywali. Do Połtawy oczywiście, do roku 1709 zawsze przegrywali, a klęska Szwedów następowała, kiedy już następowała, to dopiero przy tak straszliwej dysproporcji sił, że już się nie dało tego w żaden sposób zniwelować. No więc proszę Państwa, takie to postaci i mimo poparcia Stolicy Apostolskiej, mimo olbrzymiego zaplecza finansowego, mimo tego, że przeciwnicy w tej głównej rozgrywce, czyli rozgrywce o koronę cesarską, przeciwnicy Augusta II byli odwróceni plecami, August II nie mógł sobie poradzić w żaden sposób z Karolem, no bo armia, którą dysponował, jedyne co potrafiła zrobić, to wycofać się we względnym porządku. Tak? To był jedyny manewr, który nie kończył się katastrofą. Taka bitwa pod Wschową była kiedyś, pod Wschową, albo no, jakoś w tamtym rejonie, kiedy sukces wojsk saskich polegał na tym, że wycofały się one w porządku przed Szwedami i udało im się przejść rzekę i bezpiecznie dotrzeć w granice Saksonii. Proszę Państwa, to była machina, armia szwedzka działająca na terenie Polski i tej machinie nie potrafił się oprzeć w zasadzie nikt. Karol XII mianował swoją kreaturę, czyli Stanisława Leszczyńskiego. Obok tegoż Stanisława Leszczyńskiego działał wspominany przeze mnie ostatnio Stanisław Poniatowski, ojciec króla, przyszłego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który uratował królowi Szwecji życie w bitwie pod Połtawą. Wydano w bardzo małej ilości opis, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, kampanii w Polsce, szwedzkiego oficera. Tam chyba 111 egzemplarzy tego wyszło, czy setka, ja mam jeden. Opis tych przygód Karola XII na Ukrainie. Kto kogoś może dziwić, po co król Szwecji maszerował na Ukrainę i dlaczego to się skończyło? No po to maszerował, że hetmanat ukraiński i Iwan Mazepa Kołodyński, który tym interesem kierował, to byli tacy sami francuscy agenci, jak tenże Karol XII, tak? Jak sułtan, którego otaczali agenci przywiezieni z Paryża. I realizował on politykę francuską nad Morzem Czarnym. Tak? Polityka ta zmierzała do tego, żeby uczynić Morze Czarne wewnętrznym akwenem, no nie Francji, bo Francja była za daleko, ale akolitów Paryża. To się oczywiście nie mogło udać, dlatego że konkurencja była miażdżąca, no i oczywiście Rosjanie popierani przez Anglików i Holendrów tę sprawę po uporczywej wojnie i prowadzonej bardzo bezwzględnie. Tylko przypomnę, że kiedy Szwedzi zostali pokonani na Ukrainie, kiedy Karol XII uciekł do Turcji, kiedy rozpoczęła się z kolei ta epopeja zwana wojną turecką, do której doprowadził Stanisław Poniatowski, ojciec przyszłego króla, eliminując dwóch przeciwnych wojnie wezyrów. To coś ciekawe, w jakich okolicznościach to się wydarzyło. Eliminując dwóch przychylnych, wrogich wojnie wezyrów. Co się wydarzyło na Ukrainie? No, Rosjanie, którzy inspirowani przez banki Amsterdamu i Londynu zniszczyli całkowicie tą stolicę kozacką, Baturyn, którą tam sobie Mazepa postawił, likwidując, dokonując po prostu absolutnej, makabrycznej rzezi wszystkich, którzy w ogóle cokolwiek mieli wspólnego, dlatego że w grę wchodziły bardzo poważne interesy, bardzo poważne fuzje, a kiedy ktoś przeszkadza poważnym interesom, poważnym fuzjom, to się robi, proszę Państwa, pokazówka. To też trzeba zawsze o tym pamiętać, że jeżeli ktoś przeszkadza bardzo poważnym interesom, okazało się, że Szwedzi nie pomogą hetmanowi Mazepie i musiał on uciekać, natomiast ci, którzy zostali przez wielkorosyjską armię cara Piotra wymordowani.
w bardzo okrutny sposób. Takie to, proszę Państwa, były czasy. Fragment tych czasów jest opisany w tej książce. Ja będę do tego jeszcze wracał, bo uważam, że ta książka jest warta przeczytania, a cała epoka jest warta analizy. Nie pójdzie nam to dobrze, bo i tekstów mamy do tego mało. Nie pójdzie nam to łatwo, chciałem powiedzieć. Tekstów mamy mało, a do tego jeszcze tak się składa, że na przykład pamiętam taką sytuację. Wiejska biblioteka na Rycicach w Dęblinie, do której chodziłem jako dziecko i pożyczałem sobie różne książki, głównie dla młodzieży. I była dwutomowa książka zatytułowana Wojna Północna. Nawet ją raz wypożyczyłem, ale była to książka poważna, nie mogłem jej przeczytać. I proszę Państwa, ta książka, Wojna Północna, nie pamiętam autora, dwa tomy w miękkiej oprawie, w takim dziwnym zielonkawym kolorze, bladozielonym kolorze. Nie ma tego nigdzie po prostu. Są inne oczywiście książki o wojnie północnej jakieś, ale tej sumy działań, przyczyn, skutków, konsekwencji wojny północnej, która wtedy leżała w tej naszej malutkiej bibliotece, dziś już ten budynek nawet nie istnieje, został zburzony, bo był drewniany i bardzo stary. Nigdzie tego nie ma. Ja co jakiś czas szukam tego gdzieś, ale nie ma, po prostu nie ma. Normalnie czarna dziura. Są jakieś pojedyncze opracowania, właśnie, ale to trzeba wygrzebywać. Okazuje się, że biskup Jan Kopiec napisze coś, tak, albo ktoś tam jeszcze, a to wszystko jest albo stare, albo niszowe. Tak? No, kto słyszał o tym, że biskup Jan Kopiec jest autorem książki o Augustie II i polityce Watykanu wobec tego człowieka? No to nie ma mowy. Więc ja będę do tego wracał, będę te czasy przywoływał uporczywie, dlatego że tam jest jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych postaci, o których będę wspominał. Na dzisiaj, proszę Państwa, to tyle. Między Altrasztadem a Pułtawą. Od abdykacji Augusta II do klęski Karola XII na Ukrainie w bitwie pod Połtawą, w bitwie z Rosjanami, z carem Piotrem I. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.